Moja egzystencja się zaczęła naprawdę w Warszawie, ale oficjalnie w Garwolinie, bo tam, jak miałem 2 tygodnie, mnie ochrzczono. No i mam bardzo ładny taki kaligrafowany ten tekst tego. Nie spaliło się tam. No i mój ojciec był oficerem w 1. Pułku Strzelców Konnych i był, lubił konną jazdę jeszcze za czasów młodości, jak przed wojną, wielką wojną jeździł konno, robił na konkursy hipisze i tak dalej, i tak dalej. Także jednym słowem był w swoim elemencie, z tym, że to była może szkoda marnowania człowieka, który miał wyższe wykształcenie, który miał wyższe wykształcenie, który skończył rolnictwo we Wrocławiu, znaczy Breslau wtedy. No i właściwie te jego studia się marnowały. No i poza tym znał języki i tak dalej, także jakoś nareszcie do niego doszli i przenieśli go do Warszawy. Do sztabu głównego, do 2. Oddziału sztabu głównego. No i wobec tego, że ja się dostałem do liceum czackiego, to jest było tam, gdzie w tej chwili jest ten tunel na miejscu liceum, to było akurat pod kątem prostym do hipoteki, która została, egzystuje. No więc ja się dostałem do czackiego, ale ja jeździłem autobusem do Warszawy i wracałem do około 1-2. Ojciec jeździł też do Warszawy albo ze znajomymi samochodem, bo myśmy nie mieli samochodu. Prawie nikt nie miał samochodu, poza kilkoma bardzo bogatymi ludźmi w Konstancinie, dyrektorem prudencjalu i takie. No więc ojciec czasami z nim jeździł, czasami ze mną autobusem. W każdym razie ojciec dojeżdżał do Warszawy, ja dojeżdżałem do Warszawy, to nie miało sensu. No i rodzice wynajęli mieszkanie na ulicy Mickiewicza 27, mieszkania 9, o ile pamiętam. I to było takie mieszkanie skromne, to było 3 pokoje, kuchnia, taki przy kuchni, takie miejsce dla spania dla służących, to bardzo takie było jeszcze prymitywne wtedy. Naturalnie łazienka, mój pokój stołowy i pokój rodziców. Jednym słowem, 3 pokoje, kuchnia i tak dalej. Także to nie było luksusowe mieszkanie, raczej bardzo skromne, no ale wystarczające. No ja się nie zapisałem do liceum poniatowskiego na Żoliborzu, bo byłem już zapisany od poprzedniego roku, jak dojeżdżałem do liceum czackiego, bo jeden z chłopak, pan Zieliński, potem profesor Politechniki, dojeżdżał do tego liceum, więc on był starszy ode mnie o 2 czy 3 lata. To jednym słowem był takim moim opiekunem i ze mną jeździł do Warszawy. No ale ja byłem zadowolony z tego liceum. Specjalnie ani nie. Tolerowałem to nieźle. Z tym, że pamiętam, że śpiewałem co rano, co kiedy ranny wstają, że tobie ziemia, tobie morze i tak dalej. A człowiek, który bez miary obdarzony twymi dary, czemu by cię nie chwalił i tak dalej. Ja w mojej głowie, 12-latka, przez jakiś czas mówiłem, no jasne, że człowiek, który jest biedny, to nie, ale ten, który jest obdarzony twymi dary, no ten bogaty, to normalnie, że jest zadowolony. No. Dopiero po jakimś czasie mi przyszło do głowy, że to jest powiedzenie ogólne, a nie dotyczy pana jakiegoś X czy Y, który ma fortunę. Garwolin to mi zostało bardzo mało, bo miałem 4 czy 5 lat. No pamiętam ujeżdżalnię, pamiętam konie, no i pamiętam incydent, bo miałem bardzo ładne, długie, blond włosy i mnie tak mama zapuszczała je do uszu. No, ładne, bardzo ładne dziecko i tak dalej, z takimi długimi włosami.
No i któregoś dnia poszliśmy z ojcem na spacer, a tam było pełno żołnierzy z głowami ogolonymi do zera. To ojcu powiedziałem, ja chcę też tak. No to ojciec zaprowadził mnie do fryzjera, który obcinał włosy żołnierzom i powiedział, niech pan go wytnie mu włosy do zera. No i on mi wyciął te włosy do zera. Jak ja wróciłem do domu, to była matka i jej siostra i nas wyrzuciły za drzwi. Powiedziały, coś ty zrobił z tego dziecka. Jezus Maria, wynoś się, ja się nie chcę widzieć. No, potem się jakoś ale jak już potem urosły, to już nie były takie blondy, nie były takie ładne. No tam bratny był moim kumplem o tyle, że ja byłem urodzony, on miał 2 lata, ale on opiekował się moją tą, jak to się nazywa, no moim wózkiem, tak, opiekował się i tak dalej, był bardzo, bardzo taki, zajmował się i tak dalej. No a potem jak trochę urosłem, tośmy się bawili razem, nawet były takie problemy, była taka panna Ptaszyńska, córka oficera też, no i Roman był w niej zakochany, on miał zajście wtedy 5 lat, a ja miałem 3. Ja też byłem zainteresowany, no i któregoś dnia ja się z nią bawiłem, a on podbiegł i mnie rąbnął takim drewnianym młotkiem w głowę i wygonił. Ale na szczęście 2-3 dni przedtem wymienił ze mną bez mojej wiedzy taki drewniany młotek, który on wziął, a mnie zostawił swój żelazny. Także to mi się udało, że on nie walił żelaznym młotkiem. No ale jakoś to się, teraz pani Staszyńska się rozwiała z czasem. Ja byłem bardzo całkowicie pod wrażeniem wojska, kawalerii, koni. No i mój ojciec to bardzo jeszcze w dodatku podkreślał. Ja byłem za mały, ale opowiadał mi tam napoleońskie historie i tak dalej. No też tłumaczył mi, nie wiem czy to jest interesujące, ale tłumaczył mi, że Ziemia jest okrągła, a żeby mi wytłumaczyć, że jest okrągła, to powiedział, że jak się kopie w dół, to Ziemia jest jak cytryna, czy jak pomarańcz i że w środku, po jednej stronie jest Ziemia, a po drugiej stronie jest Australia. Wobec czego ja się zabrałem do kopania i wykopałem może 20 centymetrów. I ciągle nie było tej pomarańczy, także byłem bardzo rozczarowany. I dopiero długo, długo później zrozumiałem, o co chodzi. No ojciec mnie bardzo zawsze, na przykład, nie tylko, że podkreślał swoją wojskowość, chodził w mundurze i tak dalej, ale dla zabawy dla niego, ale wymyślał dla mnie kary. Jak ja zrobiłem jakieś coś, co niepotrzebne, to ojciec mnie karał i była w austriackiej armii rosyjskiej tak zwane stanie pod szablą. Faceta stawiali na słońcu, szablą taką, jak prezentuje szablę i tam stał na słońcu 12 godzin. No, a ojciec to zmienił na 10 minut. Ja stałem pod szabelką taką 10 minut i widziałem ojca i te wargi, jak mu się poruszają, bo mu się chce śmiać. Także ja bardzo lubiłem te kary. Bardzo mi się podobało, bo były takie wojskowe, a jednocześnie no, wyglądało poważnie. Ja to brałem na serio. W każdym razie była bardzo patriotyczna atmosfera, był bardzo, bardzo propiłsudski. Ja pamiętam, że chyba już z Konstancina zawiozłem laurkę
marszałkowi Piłsudskiemu do Belwederu i tam byśmy weszli do tego holu wejściowego. No i nie było Piłsudskiego, ale byli jacyś adiutanci i tak dalej. Daliśmy tą laurkę. No i jakiś oficer do mnie podszedł, mówił: Likiernik, ty jesteś synem rotmistrza Likiernika? Ja powiedziałem: tak. No i byłem bardzo dumny, że ktoś zna mojego ojca. 1 września myśmy z matką byli na Wileńszczyźnie i ostatnie 2 dni przed wojną ja spędziłem w Wilnie, zaproszony przez panią Dziewanowską. To bardzo, bardzo sympatyczna młoda pani, która była córką profesora astronomii w tym Wilnie. Myśmy byli na wakacjach nad jeziorem Dry Światy, które teraz jest poza Polską. No ona mnie zaprosiła, żeby mi pokazać Wilno. Wtedy powiedziałem, może pojadę, bo może to ostatnia okazja. No ale po latach, jak może 10 lat temu, pojechałem do Wilna, żeby zamknąć te kółko. Ale mało pamiętałem z tego Wilna pierwszego, ale pojechałem tam, a potem wróciłem do Święcian, gdzie się bryczką przyjeżdżało z tej miejscowości, która się nazywała Bubrusz. Matka przyjechała bryczką, my się tam spotkali. To było bardzo ciekawe miejsce, bo tam było pełno żołnierzy zmobilizowanych i oni tam tego przywozili głównie w rozmowach. Jechali do Niemiec i przywozili zegary. To bardzo ich ekscytowało, o samochodach nie wiedzieli. Oni znali tylko zegary jako taki luksus. A kobiety płakały, a ci młodzi ludzie byli pełni entuzjazmu i nie płakali. To była ta mobilizacja. Mobilizacja i oni już byli w wojsku, czekali na ten sam pociąg co my. No a te kobiety widziały, że oni odjeżdżają i płakały. No, ojciec był w Warszawie i nam absolutnie zakazał powrotu do Warszawy. Wobec czego myśmy to zrobili i okazało się, że potem się dowiedziałem już po wojnie, że całe towarzystwo turystów, które było w tym Bobruszu, w takim domu, w ładnej willi, całe towarzystwo nie autochtonów, zostało wywiezione do Uzbekistanu. Wywiezione do Uzbekistanu, zostawione gdzieś na jakiejś pustyni i nie wiem, jak sobie dali radę, ale niektórych spotkałem i o innych nie wiem. Niektórych spotkałem w Warszawie. I no, to, że myśmy wrócili do Warszawy, to zmieniło całkowicie nasz los, bo primo, ojciec zdecydował, że razem będziemy przechodzili przez góry, żeby się dostać na Węgry i do Francji. A potem, może niestety, przyszła mu do głowy myśl, że ponieważ mój stryj, ten Kazimierz, był konsulem honorowym Peru i akurat w tym roku Peru go zaprosiło na 2 miesiące wizyty w Peru, więc go nie było w Warszawie. I on był zastępował go taki jakiś pan, według mnie dosyć niewyraźny, do którego ojciec się zwrócił o te paszporty peruwiańskie. I on to załatwiał. I jakimś cudem Niemcy, którzy szukali ojca, bo matka mówiła, a Niemcy nie mają nic innego do roboty, tylko ciebie szukać. A Niemcy byli w naszym mieszkaniu, jak weszli do Warszawy 27, to tego samego dnia czy następnego byli w naszym mieszkaniu. Naturalnie ojca nie było. No ojciec, myśmy mieszkali u pani Strasburgerowej, potem u Lewińskiej w Konstancinie, gdzie była willa, taka mała willa, myśmy tam mieszkali i ojciec załatwiał te jakoby paszporty do Peru. Ja mam wrażenie, że nikt inny nie wiedział, gdzie on jest, że ten facet od Peru
go zadenuncjował, to przypuszczalnie. Ale wtedy jeszcze Niemcy i my byliśmy kompletnie nieprzyzwyczajeni do konspiracji, my, a Niemcy do sposobu aresztowania. No bo ja najpierw mogłem wychodzić z tego pokoju, gdzie byli ci Niemcy i czekali na ojca, na pierwszy pociąg, na drugi pociąg. Oni powiedzieli, jak na trzeci pociąg, ostatni, ojciec nie przyjedzie, to oni biorą mnie i matkę. No więc, ale ja poszedłem z nimi na złą stację, wiedziałem, że ojciec wysiada w Jeziornie, ja ich zawiozłem do Konstancina. Oni tam sprawdzali papiery wszystkich ludzi, którzy byli podobni do mojego ojca. No i potem wróciliśmy, jeszcze została godzina, ja posłałem faceta na dworzec, żeby uprzedził ojca, że co. Ale on, jeszcze wtedy nikt nie był wytrenowany, to było dokładnie 17 października, także jeszcze nie było żadnej praktyki w tej dziedzinie konspiracji. Ani Niemcy, ani my. No i jak ojciec przyszedł, no to od razu zobaczył niemiecki samochód na ulicy przed ogrodem domu. No to jak Niemcy postawili samochód przed domem, no to chyba było jasne, po co przyjechali. Wobec tego ojciec poszedł od tyłu do tej, ich było dwóch, także nic nie było, żadnej obstawy. Poszedł tam z tyłu do stajni i taka była pani stajenna, mówi do niego: proszę pana, jak pan nie pójdzie tam, to oni powiedzieli, że oni zabiorą syna i żonę. No to ojciec powiedział: w takim wypadku ja nie mam prawa uciekać. I wszedł i powiedział: dzień dobry panu, jestem do dyspozycji. No i wtedy oni go wzięli pod pachy. Na szczęście matka mu dała zimowe palto. No to było w październiku, więc się nadawało. No i dała mu coś do jedzenia. Ojciec tam ruszył tą łyżką dwa razy, tą zupę. Nie miał specjalnie apetytu. No i zniknął. I zniknął na dłuższy czas, z tym, że co pokazuje, do jakiego stopnia myśmy byli absolutnie poza realnością co za sytuacji, to moja mama poszła na gestapo, do budynku gestapo z ręcznikiem, z mydłem, z szotką do zębów. I oni matce powiedzieli: nie, niech pani ucieka stąd. Jemu nic już więcej nie potrzebne. To było dosyć... A ja matce nic nie mówiąc, poszedłem też na gestapo, co wydaje się kompletnym szaleństwem. Wtedy miałem 17-16 lat. Poszedłem na gestapo, poszedłem po tych schodach na pierwsze piętro, takie duże schody są. I tam był stół i siedział żołnierz. Ja moim niemieckim, który był dosyć słaby, mówię: warum mein Vater hier, bitte mein Vater zurück. A ten facet, który był za stołem, zrobił coś, co mógł zrobić najlepszego. Wstał ze stołu, złapał mnie za ramiona, dał mi kopniaka i rzucił ze schodu. I tyle było. Mogło mi się wydarzyć dużo gorzej, bo ja tą ulicę się potem okrążało. Nikt nie szedł ulicą, bo tam było pełno tych gestapistów. Cała historia ojca dopiero wylazła już po wojnie. Znaczy zaraz jak ojciec wrócił, byśmy się spotkali tutaj we Francji. No ale myśmy absolutnie stracili kontakt i nie wiedzieli, co się z ojcem dzieje. I przez matka poszła do takiej pani, która tam jakieś wróżyła, jak się jej dawała. I ta pani jej powiedziała:
pani mąż jedzie na wschód, jedzie na wschód, nie, jedzie na zachód. Jest na zachodzie, jest w miejscowości na samej granicy, dawnej granicy polsko-niemieckiej. To się okazało, że to było w Pile. Schneidemühl po niemiecku. To było w Pile i tam był obóz. I dlaczego Niemcy ojca zawieźli najpierw do tego obozu, a nie wprost do Berlina, tego ja nie wiem, nikt nie wie obecnie. Ale on tam siedział 2 czy 3 miesiące, dokładnie nie wiem. W każdym razie go wywieźli stamtąd do Berlina, ale w międzyczasie to tam on powiedział, że tam ludzie chodzili do pracy na zewnątrz tego obozu i tam jedli, tam byli, a ojciec nie miał żadnego jedzenia, bo w tym obozie nie było jedzenia, więc po prostu głodował. No potem rozmaici kumple, bo ojciec tam ich wszystkich bawił, wieczorem siadał na krześle na stole i opowiadał historię, a miał historię do diabła i trochę i bardzo dobrze opowiadał, więc bardzo bawił tych wszystkich. No i, ale żył, jadł tylko to, co ludzie mu po kryjomu przynosili pod płaszczami, także jadł względnie mało, bo miał 80 kilo, jak tam pojechał, to zresztą było tu dużo za dużo, no ale go tam bardzo odchudzili, bo jak wyszedł z tego obozu, to miał około 40 paru. A myśmy zostali w Warszawie, w naszym mieszkaniu, bo administrator domu wykreślił notatkę przy naszym nazwisku, dlatego, bo no jak myśmy byli tylko i wyłącznie Polakami, ale z punktu widzenia praw niemieckich, myśmy się powinni wyprowadzić do getta. No naturalnie myśmy zdecydowali z matką, że to nas absolutnie nie obchodzi, że w ogóle wszystkie niemieckie rozkazy omijamy w jakiś taki czy inny sposób, ale matka poszła do administratora domu, który był kolegą mojego ojca jakiś czas, nie wiem dokładnie, ale chyba w tych jednostkach Piłsudskiego w 1985 roku coś takiego. W Hermansie go znał i wykreślił tą notatkę przy naszym nazwisku. I myśmy mieszkali w naszym mieszkaniu dokładnie do 24 lutego 1944 roku. I przez tyle lat absolutnie nie było żadnej denuncjacji z jakichś. Ale nie wiem kto, jak, co, ale w 1944 roku zabrali mieszkanie i tak dalej, bo nas w mieszkaniu nie było, to cała inna historia. Nas nie było ani matki, ani mnie, a potem żeśmy wydostali z mieszkania, co trzeba było bronić, tego historii, przez balkon, bo to było na trzecim piętrze i można było z dachu zejść na balkon i do mieszkania. Ale wracam do pańskiego pytania. No myśmy wszyscy myśleli, co robić. I moi kumple, bratny między innymi, który się wtedy nazywał Roman Mularczyk, i przyszedł do mnie Janek Brumer i mówi, słuchaj, mój wuj chętnie za ciebie zapłaci, ja mam kontakt, on ma kontakt z ludźmi, którzy organizują ucieczkę na Węgry za 20 złotych dolarów od osoby, ale on chętnie za was zapłaci i możecie się do nas przyłączyć. No, zaczęliśmy dyskutować, no i Roman, bratny, mnie przekonał, mówi, słuchaj, to jest bardzo dziwna rzecz, żeby konspiracja brała pieniądze. Po drugie, tu też będzie robota. Po trzecie, niech oni przejadą, to będzie następny ten. A tak to lepiej
Ja nie wierzę w to. Oni powiedzieli, że nie bierzemy. Nie? No a oni pojechali, w Zakopanem przenocowali w ładnym domu, a następnego dnia rano dom był otoczony żołnierzami i Brumer i Soiński się nazywał drugi, jeszcze tam może byli inni, ale Brumer i Soiński dostali się do Oświęcimia, ale w stanie, że tak powiem, budowy, bo to jeszcze nie egzystował. Oni budowali te, no, jako roboty, to budowali te swoje własne więzienie. Także oni tam byli dosyć długo, ale Brumera po chyba dwóch latach zwolnili, widziałem go w Warszawie, stąd wiedziałem dokładnie, co się dzieje, tam taki opuchnięty. I potem został aresztowany drugi raz, ale wobec tego, że był ager alteste, to znaczy bardzo mały numer miał na ręce, bardzo niski, to wobec tego, wbrew logice, Niemcy go traktowali dużo lepiej niż innych i przeżył ten obóz. Bo był lager alteste, wobec tego utrzymywało się do niego. A ja, no do stycznia lutego tośmy szukali, że tak powiem, drogi, ale nie było jej. Aż któregoś dnia Wacek Koc mówi do mnie, ja mam kuzyna Mundka, no jak on się nazywał, Mundka, który jest oficerem i który szuka pokoju. No ja mówię, moja mama chętnie wynajmie jeden pokój, bo nie mamy pieniędzy, no to wynajmiemy ten pokój. No i on tam przyszedł do nas, Mundek, Gurda, Mundek Gurda. On był podporucznikiem czy porucznikiem rezerwy, ale już był włączony od samego obrony Warszawy w chowaniu broni na przyszłość, że tak powiem. Oni w czasie, jak jeszcze można było, to zakopywali broń, karabiny, pistolety i tak dalej. No i rewolwery. Więc on wynajął ten pokój, ale nie mieszkał w tym pokoju, tylko coś tam bronił, przynosił, wynosił i coś tam trzeszczało, jak on tam robił. Ja od razu się skapowałem. Bo znałem, bo rozbieranie broni to mnie ojciec nauczył jeszcze przed wojną, jak się rozbiera pistolet i tak dalej. Ja słyszałem te takie charakterystyczne dźwięki metalowe. No i skapowałem, że to... No on powoli nabrał do mnie zaufania. No i mnie włączył do tej roboty, do czyszczenia tych pistoletów. No i Olek Teraski, ja... Zostaliśmy przez niego i drugiego pana, który nic więcej nie wiem, zostaliśmy zaprzysiężeni do wejścia do ZWZ wtedy. To jeszcze nie było AK, to było ZWZ. No ale to była działalność dosyć niespecjalnie ciekawa, bo pierwszą akcję, jaką mieliśmy zrobić, to ten Mundek chyba postrzelił jakiegoś faceta, który był ranny i kulał. No i mieszkał gdzieś na Marymoncie. I myśmy mieli być na Marymoncie na przystanku, ostatnim przystanku tramwaju i patrzeć, czy nie ma ktoś kulawego, kto idzie do jakiegoś domu i tak dalej. No myśmy spędzili poranek, że tak powiem, nie najweselszy, bośmy stali jak dwa słupy na samym przystanku tramwaju, na ostatnim przystanku. Jeżeli tam stali od rana do wieczora, jednocześnie te tramwaje przyjeżdżały, objeżdżały ten
rozmaici faceci, mniej lub więcej podejrzani, przyjeżdżali, byśmy ich znajdowali, aż wreszcie, nie wiem jak to było, nadjechał pociąg, a pan, a ten facet, któregośmy chcieli, znaczy mieli, się nigdzie nie pokazał. On, myśmy tam stali, wreszcie po pół dnia żeśmy opuścili to miejsce i to było bardzo, bardzo, jako pierwsza działalność. Potem żeśmy zbierali informacje na temat znaków na ciężarówkach niemieckich, które się zbierało. Potem Janek Barszewski, którego poznałem przy okazji, zbierał te informacje, miał takie formularze i tak dalej i to przesyłali potem do Londynu, gdzie mieli takie plany, gdzie się znajdują rozmaite jednostki niemieckie. Ale to nie było pasjonujące. Potem roznosiłem gazetki. To jedyna satysfakcja to było, że jak w 40 roku chyba zacząłem roznosić te gazetki, to był cholerny mróz. Ja niosłem te gazetki na wolę, przez Żoliborzu, na wolę było wtedy blisko Tyłami i szedłem przez taką drogę obludziałą. Było może 20 stopni mrozu, a może i mniej. I miałem, że tak powiem, taką negatywną satysfakcję, że przezwyciężam zimno, że ja roznoszę gazetki dla takiego celu, prawda, to, że coś robię, że cierpię, ale robię, roznoszę te gazety. Ale ten Mundek da nam inną tę robotę też od czasu do czasu. Jedna była zabawna, bo on mi dał taki adres na Żoliborzu, akurat tam, gdzie jest ten nasz pomnik. To naprzeciwko w tych blokach. Jeszcze wtedy nie było tak blisko tych bloków, były trochę dalej. I tam dał adres, powiedział otworzyć, pukać raz, dwa, trzy. Jak ona ci otworzy, ta pani, to zapytasz ją, czy ona chce cielęcinę, czy wołowinę, czy kurczaki. Bo ty masz, a ona ci powie, że ona nie potrzebuje żadnego mięsa, no i to będzie młody pas. A trzeba było zapukać w specjalny sposób. No ja przyszedłem tam, bardzo ładna pani mi otworzyła drzwi. To była żona Mundka, ale naturalnie o tym nie powiedział. Ja się dopiero potem poznałem, bardzo, bardzo miła pani. No i ona do mnie mówi, ma pan tutaj walizkę, no i ma pan tutaj ten rewolwer, to znaczy taki rewolwer bębenkowiec. Bo ja zawsze mylę rewolwer i pistolet. Ale to był rewolwer w znaczeniu prawdziwym. No i mówi, czy pan się umie tym zajmować. Wie, jak to funkcjonuje. A ja byłem młody idiota, 16-letni. Powiedziałem naturalnie. Wychodzę z tą walizką i na tym trawniku, koło tego domu, nie z jednym pistoletem, tylko z całym szeregiem rewolwerów czy pistoletów, a jeden miałem na brzuchu, to ten rewolwer. Ale jak on działa, to ja nie wiedziałem, ale i ja tu raptem granatowy policjant. Ja mówię sobie, czego pan ode mnie chce? A co pan ma w tej walizce? Ja mówię, co pana, to nie pańskie sprawy. A co pan ma w tej walizce? Bo ja mówię, nie wiem, nic ważnego. On mówi, no to ja pan mi pokażę. Niech pan otworzy walizkę. No ja wiedziałem, że ta broń jest zawinięta w taki naoliwiony papier, który jest nieprzezroczysty. I to otworzyłem, on tak pomacał palcem.
zamknęli walizkę, on mówi, idziemy do komisariatu. I zaczęliśmy iść ulicą Dziennikarską, a to znaczy równolegle do ulicy Krasińskiego i do ja chciałem iść przez ogród Żeromskiego na Przełaj, ale tu on mnie prowadził wzdłuż tego domu, no to ja szedłem razem z nim. To był kierunek możliwy dla mnie, także tak, a potem skręcić trzeba w lewo, a on do komisariatu trzeba skręcić w prawo. Jak żeśmy doszli do takiego jakiegoś miejsca, gdzie ulice szły w dół i w górę, w dół do komisariatu i pod górę na Mickiewicza 27, to ja się zatrzymałem i tak w mojej głowie mówię, no co ja mam zrobić? Mam zastrzelić polskiego policjanta, ale co będzie, jak ja wyjmę ten pistolet i on jest zabezpieczony, ja nie wiem, gdzie jest odbezpieczenie, to się skompromituje i on mnie wtedy dopiero zabierze. Więc ja zamiast, żeby wyciągać ten pistolet, to ja nie wiem, jak ja wyglądałem, ale ja go wziąłem za guzik od munduru, bo on mi powiedział, co ja tam mam. On mówi, tam pan ma sacharynę. Sacharynę na czarny rynek. Ja go wziąłem za guzik. Tak zacząłem mu patrzeć w oczy tak wprost. I mówię, ja panu nie radzę słodzić herbatkę tą sacharyną. To on do mnie mówi, jakiś pan dziwny. Ja mówię, tak, ja jestem dziwny. A ma pan pieniądze? Ja miałem 5 złotych. Dałem mu 5 złotych, czyli zero, ale on skapował, że to jest coś nie tak. Mnie puścił, ja przyszedłem do domu z tą walizką i nic temu mojemu szefowi nie z tego nie opowiedziałem. On zginął kilka tygodni później, nigdy tej historii nie słyszał. Myśmy mieli te komplety szkoły. Nasi profesorowie przychodzili do jednego mieszkania, jeden po drugim, a myśmy tam przychodzili też co 15 minut, żeby nie było widać. I ci profesorowie przychodzili i robili nam wykład, rozmaite wykłady. I żeśmy zauważyli na przykład, że niektórzy profesorowie, którzy nie w szkole nie mogli słowa powiedzieć, taki był bałagan w klasie, nie, byli super, super interesujący. No oni wychodzili, przychodził następny profesor i tak dalej. No i to żeśmy zaczęli, że tak powiem, studia, ale to się bardzo, dosyć szybko skończyło, przynajmniej dla mnie. W każdym razie to było interesujące i trwało do samego końca, z tym, że ja to opuściłem. I był ten taki moment, że z Jankiem Barszewskim, cała Warszawa zresztą, widzieliśmy olbrzymi słup dymu, czarnego dymu, takiego palącej się benzyny, czy palącego się, jak to się nazywa po polsku, no, mazutu. No i cała Warszawa to widziała i kto to zrobił? To zrobiły komórki dywersyjne, które się zaczęły. Jeszcze nie wiem, czy słowo kiedy było używane, czy nie, ale w każdym razie Barszewski mówi, ja wiem, kto to zrobił, to moi kumple z Poniatówki. No to ja mówię, to trzeba się dostać do nich tam. No to on mówi, zaraz spróbuję. Poszedł do tych swoich kumpli, no i po dwóch czy trzech tygodniach go zaakceptowali. A ja ciągle czekałem i ciągle nie było odpowiedzi, a się dowiedziałem dlaczego. Narzeczony Zosi Czechowskiej, taki Antek Wojciechowski, był bardzo taki
Ubierał się jak robotnik, ale kiedyś go spotkałem na ulicy w międzyczasie, nim mnie przyjęli i ze względów konspiracyjnych nie powiedziałem mu dzień dobry, tylko przeszedłem obok. A on, jak mnie chcieli wziąć, to on mówił, ha, ten ciapciak przechodził koło mnie i mi nie powiedział dzień dobry, to ja się sprzeciwiam. Bo trzeba było znać Antka Wojciechowskiego, żeby zobaczyć, jak to było śmieszne, bo on taki dżentelmen, że trzeba się było ukłonić, a był, wyglądał jak robociarz taki. No w każdym razie się nie ukłoniłem i to przedłużyło moje czekanie na dostanie się tam. No ale któregoś dnia powiedzieli, idziemy na pociąg. I się jechało ciężarówką taką krytą, tym razem bodajże koło, nie wiem dokładnie, gdzie to było, koło Milanówka czy coś w tym rodzaju. I w każdym razie pojechaliśmy tam i potem szli przez jakieś pół godziny przez las. Było raptem hasło, było, przeszliśmy i raptem stanęłem w oczy z grupą, nie wiem, 50 żołnierzy polskich w mundurach, absolutnie z karabinami, dokładnie oddział i do dzisiaj, jak to mówię, to mi włosy na brodzie, nie wiem, co wszyscy mają, ale mnie włosy na brodzie stają, czuję, bo to była taka olbrzymia niespodzianka i taka emocja zobaczyć polskie wojsko, to było już w 1943 roku, to było, no po prostu zatkało mnie. No i razem z Niemcami poszli, położyli się wzdłuż pociągu, no jeden pociąg przejechał, drugi przejechał, a przy trzecim wysadzono lokomotywę, no i ja pobiegłem z butelkami z benzyną, wskoczyłem na ten pociąg, spaliłem przynajmniej jedną ciężarówkę, o ile pamiętam, ale ja taki byłem zachwycony, że ja w ogóle zapomniałem, gdzie ja jestem. Dopiero ktoś z moich kolegów mnie złapał za rękaw i mówi, odchodzimy, bo ja nie spaliłem jeden, próbowałem spalić drugi. No mnie odciągnęli, żeśmy odeszli, a byłem szczęśliwy, że nareszcie coś robię. No i następnym razem ja zaangażowałem do AK Janusza Płachtowskiego. To był tam brat takiej pani, której mąż był z moim ojcem w obozie jeńców. No więc on tam się dostał, jak poszliśmy na następny pociąg i wracali już po robocie, to on mnie złapał za szyję i mnie pocałował. Taki był szczęśliwy, tak jak ja pierwszy raz. Bo to było odczucie zupełnie specjalne. Królika, który zmienia się w myśliwego. I jest dużo przyjemniej być myśliwym niż królikiem. Także to nas bardzo, bardzo podniecało i bardzo nam się podobało. I żadne ryzyko nie wchodziło w grę, bo to było wspaniałe. Ja miałem zresztą o tyle dobrą sytuację, że moja mama o nic mnie nie pytała. Ja powiedziałem, że wychodzę na noc, że będę nieobecny całą noc. No to mówiła, to idź, no ja rozumiem. I wszedłem na tą robotę jakąś, wracałem rano, matka nic nie pytała, aż raz wróciłem z takiej roboty nieudanej pod Skrudą, gdzie jeden z nas zginął, ja miałem jego krew na spodniach, bo go niosłem do samochodu. To matka zobaczyła tę krew na spodniach, i mówi, to jest krew. Ja mówię, tak. To jest krew niemiecka. Ja mówię, naturalnie.
O polskiej krwi nie było mowy. To nie, Polacy byli niedosiągalni, tylko Niemcy mieli krew. Także moja mama była bardzo, bardzo dzielna i może naiwna, w każdym razie ona się nigdy nie przejmowała. I jak ja byłem w powstaniu, to matka była w Konstancinie i mówiła wszystkim, ja wiem, że on żyje. Ja wiem, że jak on by zginął, to ja będę wiedziała. I ciągle mówiła, że ona wszystko wie, że ja żyję i tak dalej. I jak w tym, potem, no to już jest później, jak była taka sytuacja, że o jedno pociągnięcie pistoletu żyłem albo nie żyłem, to miała taki moment niepokoju, ale jakoś jej przeszło i miała rację. Moim zdaniem w ogóle nie było mowy o żadnym powstaniu. Była mowa o akcjach, któreśmy robili, które były dobrze planowane, które były inteligentnie planowane i które nie miały nic wspólnego z powstaniem, bo myśmy atakowali obiekty, które mogliśmy zdobyć, myśmy mieli pewną ilość broni, mogliśmy dorobić. Jeżeliśmy robili jakąś robotę, taką jak na tak panienkę, to jest cała historia, to był pomyślunek, jak myśmy to nazywali, to nie było tak na wariata. No i powstanie wcale nie było mowy o powstaniu. Dopiero dwa dni przed powstaniem zaczęła się mowa o powstaniu. I ja jedna z pierwszych informacji, zresztą dramatycznie głupia, to było, że ja jako zastępca dowódcy plutonu miałem instrukcję, że my kiedyś po zwycięskim powstaniu wracamy na naszą Melinę, na Gomułki, na Żoliborzu, składamy broń do skrytki i nie braliśmy udziału w powstaniu. Co nam się bardzo nie podobało, bo ja chciałem się chodzić w eleganckim mundurze i się przygadywać dziewczynki. A to się nie udało, ale to, że ja wiedziałem, że my mamy być jednostką, która będzie w konspiracji pod okupacją sowiecką, jeżeli ja wiedziałem to na moim poziomie, to NKWD wiedziało to równie dobrze, może nawet dużo lepiej. I to było totalnie absurdalne, bo my chcemy pomocy Rosjan, a jednocześnie będą jednostki przeciwko. Ja nie mówię, że Stalin o tym wiedział, ale przypuszczam, że wiedział. W każdym razie wiedział, że AK nie jest mu przyjazne, specjalnie po Katyniu i po tych historiach z Mikołajczykiem i tak dalej. Także wszyscy wiedzieli, że Rosjanie są nam przeciwni i że my jesteśmy faszystami. Także pomysł, że powstania to nie wchodził w grę. Z tym, że jak powiedzieli, że dwa dni jest powstanie, no tośmy zrozumieli, do mnie przyszedł Roman Mularczyk, a potem Roman Bratny i powiedział mi, słuchaj Staszek, jak zrobimy powstanie, to Stalin sobie umyje ręce i tylko będzie obserwował z całą przyjemnością, jak nas Niemcy wykończą. Żadnej pomocy nie będzie, ale będzie tylko oglądał. Ja mówię, Roman, ty to wiesz, ja to wiem, to musi być koordynacja z Czerwoną Armią na jakąś pomoc, bo nie wywołamy powstania bez broni przeciwko... A okazało się, że oni nie nawiązali żadnego kontaktu, zresztą nie mogli nawiązać kontaktu, bo Stalin nie chciał tego kontaktu. Oni chcieli, a nasi szefowie chcieli zdobyć część Warszawy, czy dużą część Warszawy
i żeby dozwolić Rosjanom na desant na Żoliborzu, na Czerniakowie i tak dalej. No i mogli zrobić desant i zdobyć Warszawę bardzo łatwo. Ale niestety Stalin był innego zdania. On nie miał ochoty wchodzić na te możliwe miejsca i po prostu czekał, aż powstanie się skończy przy pomocy Niemców. A nasi wodzowie przedłużyli powstanie, bo podobno w sierpniu Niemcy zaproponowali przerwanie walk. Nasi wodzowie raptem sobie, jeśli im zdawało, że oni dostaną pomoc z Francji, czy nie wiadomo skąd, i wobec tego powiedzieli, nie, jeszcze dalej, nie chcemy żadnych rozmów. No i mieli rozmowy dopiero we wrześniu, co było absurdalne, bo było jasne, że powstanie nie może zwyciężyć i jeszcze kilkadziesiąt tysięcy ludzi zginęło w dodatku całkowicie niepotrzebnie. Jedyną chyba akcją w 100% udaną w powstaniu, o której nikt nie pamięta, jest taka mapka Muzeum Powstania, gdzie w ogóle te pierwsze akcje w powstaniu, to nasza akcja nie egzystuje, a to była chyba jedyna, która się udała w 100%. Zresztą mogła się udać, bo była na naszym poziomie, że tak powiem. Trzeba było zaatakować olbrzymie składy żywności i mundurów, może o mundurach nawet nie wiedzieli, na Stawkach, tam gdzie teraz jest ten monument dla Żydów obok tej szkoły. No i myśmy zaatakowali z tyłu za tą szkołą od frontu i bardzo szybkośmy opanowali ten obiekt. Tam było 10 SS-manów, sporo, kilkudziesięciu Żydów, którzy byli z takiego obozu koncentracyjnego, który był w getcie, to była taka, jak to się nazywa, sukursal Oświęcimia bodajże, ale oni tam byli, no i myśmy ich uwolnili, tych, którzy byli tam na Stawkach. Potem Zośka uwolniła cały ten obóz w getcie, ale myśmy uwolnili kilkunastu, a Niemcy, no myśmy ich tam złapali, tam było kilku Niemców, zastrzeliliśmy niektórych. No ja na takiej fotografii figuruję w hełmie, więc najwyraźniej wziąłem jakiś hełm SS-mana. Prawie wszyscy ubraliśmy się w mundury, które tam były, w te panterki. I paradoksalnie te panterki nam uratowały życie, jakbyśmy mieli przechodzić do śródmieścia, bo myśmy się znaleźli po środku Niemców, ale nie tak, jak przewidywał ten plan, że zrobimy korytarz i tym całym korytarzem całe Stare Miasto z rannymi na noszach i tak dalej będzie przechodziło, co było totalnie idiotycznym planem, bo to było jakim cudem utrzymać ten korytarz przez kilka godzin i co zrobić z tymi ludźmi ze Starego Miasta. Oni by wszyscy przyszli do Śródmieścia i co by mieli w Śródmieściu? Nic do jedzenia. No, to zupełnie bez sensu. No, niby ratować Stare Miasto, ale co to za ratowanie? Przyprowadzić ich do Śródmieścia, gdzie oni, co oni by mieli, te rodziny i to, nie mieliby nic do jedzenia i w dalszym ciągu byliby bombardowani i tak dalej. Także to było też bez sensu, no i naturalnie się nie udało, bo otwarcie takiego korytarza nie było w naszych siłach, nie było możliwe, a ten, no Monter to musiała próbować, bo on był szefem powstania, to musiał taki plan aprobować. No to był chyba najbardziej idiotyczny plan, jaki istniał, bo to było absolutnie wykluczone,
żeby to mogło się udać. No i tam zginęło kilkudziesięciu ludzi na Placu Bankowym. To opisuje Norman Davis w swojej książce, który opisuje głównie rzeczy pozytywne, no ale w tym wypadku musiał powiedzieć, że Monter posłał faceta do ataku. On mówi, panie pułkowniku, czy generalnie, nie wiem, tam jest baterie karabinów maszynowych niemieckich, tam mucha nie przejdzie. On mówi, rozkaz jest, rozkaz. Co to jest do ataku? To oni pobiegli. Naturalnie te karabiny maszynowe zaczęły strzelać. Tego samego chłopaka przenieśli na noszach. Obie nogi miał obcięte kurami. No i powiedział, panie pułkowniku, rozkaz wykonany i umarł. A ten idiota, ten Monter, był bardzo, potem miał problem w obozie jeńców. Dlaczego nie on podpisywał te telegramy do Londynu jako szef powstania, tylko Bór Komorowski? To opisuje Jeranek Kosmecki w swojej książce, że on bardzo był ponury i bardzo zdecydowany, dlaczego taka anomalia się wkradła. To po tym wszystkim to on miał problem, kto wysyła telegramy. No to jest poziom faceta. Dają rozkaz, to cichutko się wycofujemy z ulicy Kościelnej, gdzieśmy wtedy byli. Były walki na Zakroczymskiej, gdzie jest ten pałac. I tam była zabawna historia, jeśli można to nazwać zabawną historią. Myśmy tam niby atakowali, ale prymo tam spadły bomby i prawie wszystkich nas zabiło. Ja nie byłem razem ze wszystkimi, bo ja szukałem jednego żołnierza, który mi zginął i uważałem, że mnie nie wolno się schować tam, gdzie jest bezpiecznie, ja go nie znalazłem. Okazało się, że tam, gdzie jest bezpiecznie, spadła bomba i wszystkich ich zasypało. A ja z drugim kolegą, który ze mną został przez Solidarność, się uratowali, ale też mieliśmy szczęście, bo jak kurz się rozszedł, to 10 metrów ode mnie, może mniej, na środku ulicy leżała bomba 500-kilowa, która nie wybuchła. Także ona bardzo słusznie zrobiła, że nie wybuchła. To było paradoksalne, że myśmy mieli te pancerki. No i mieliśmy wykonać ten rozkaz, więc mieliśmy dojść bez cichutko do placu banku, banku na Bielańskiej. I stamtąd był punkt wypadu do tego przejścia. Primo, ta tajemnica się rozeszła bardzo szybko i myśmy ledwo tam mogli dojść przez tłum ludzi na ulicach, trzeba się było przedzierać. Ten atak miał być zaczęty o 4 rano, atak był zaczęty o 12 w nocy. Atak miał być robiony przez nas i przez grupę, zapomniałem, czy na lewej stronie od nas, od placu teatralnego. No i myśmy stali przed tym blokiem i kule waliły w taki mur. Kule, niemieckie kule takie błyszczące, kolorowe, waliły w ten mur, ale za murem było spokojnie, więc ja mówię do jednego z moich starszych kolegów, już go nie cytuję, bo to idiotyczne. Mówię, idziemy za murem, a on mówi nie, idziemy przed murem. Ja mówię, dlaczego? Bo rozkaz jest naprzód. Ja mówię, coś ty. No ale w tym momencie przyszedł major Jerzy i powiedział, no chłopcy, biegniemy za murem. Pobiegli za murem, a on pobiegł trochę bardziej w lewo, gdzie miała być inna grupa, ja zapomniałem, jak się nazywa.
No i tam byli Niemcy i go zastrzelili. A ta grupa się nie ukazała. No a myśmy się znaleźli w środku Niemców i przed nami poszedł batalion Zośka razem ze tym nie Roweckim, ale no takim bardzo, bardzo znanym żołnierzem od Morro, tak, z Morro. No i Morro i jego chłopcy byli już w kościele świętego Antoniego, a Morro przeskoczył na drugą stronę, mimo że walił karabin maszynowy i dostał kulą w nos, która mu przestrzeliła nos i to mimo wszystko jego bólu w dalszym ciągu działał. No, ktoś miał pomysł rzucenia dwóch Filipinek. Filipinki to takie bomby, które wybuchały, jak dotykały, robione w Polsce. Więc dwie Filipinki rąbnęły na ulicę, się zrobił wielki dym i wielki hałas. I facet, który siedział przy karabinie maszynowym, przerwał strzelanie na kilka chwil, bo co się dzieje. A myśmy przez ten krótki okres przebiegli na drugą stronę do... Ale to nie znaczyło, że jesteśmy bezpieczni, bo ten kościół był otoczony chyba przez Ukraińców, ale nie wiem dokładnie. W każdym razie wiem, że myśmy z kolegą byli na takim podwóreczku, któreśmy mieli pilnować i w tym momencie jakośmy tam byli na tym podwórku, raptem mój kolega, no, mi uciekł pseudonim, ale on siedział pod strzelnicą, więc wyglądało, że do niego nie można strzelać, ale chyba ci Ukraińcy byli gdzieś na dachach i tak dalej i widzieli nas doskonale na tym podwóreczku i raptem do niego strzelili. No ja go widziałem, jak kule w niego wchodzą, bo strzelali w głowę i tak się skóra podnosiła. Naturalnie go zabili. No a ja stanąłem w drzwiach, ale może nie za mało głęboko. Tam były takie drzwi. Ja wlazłem w te drzwi i szukałem, gdzie strzelać. Bo ja miałem tą psona, który się zresztą zaciął, ale gdzie strzelać, bo nie wiadomo skąd. No i nie strzeliłem. A dostałem raptem takie uderzenie w pośladek. No i kula mi przeszła przez dwa pośladki. Taki tunel, dwa tunele. No ja polazłem, mi tam pomogli do kościoła i sytuacja była dramatyczna, bo nie było wiadomo, jak stamtąd się wyjść. Byli Niemcy dookoła. Druga rzecz, to umierał ten... to można znaleźć w książce, ja teraz zapominam pseudonim. Umierał ten mój kumpel, lekarz zresztą, skończył medycynę, już prawie skończył. On chyba się nazywał Piekarski, ale w każdym razie był jego pseudonim, to zapomniałem. A w każdym razie on był obok mnie, leżał na nożach do trumien i umierał, to było widać. A ja leżałem też na takich samych nożach i myślałem, że ja też tak samo skończę jak on, bo czyściłem pistolet, żeby jak Niemcy wejdą zastrzelić jednego czy dwóch, no i potem mnie zastrzelą. A na drugiej stronie ulicy słyszałem krzyki faceta, który został tam po drugiej stronie, go złapali i to go zabili chyba butami, kopiąc go, ani nawet nie strzelili ani razu. I on strasznie krzyczał i tak, więc perspektywy były bardzo kiepskie. Potem był rozkaz, że idziemy dalej. No ja wstałem i spróbowałem, czy mogę chodzić. Ja miałem szczęście raz jeszcze, bo ta kula mi przeszła przez mięso i nie dotknęła kości. Gdyby dotknęła kość, to bym tam został, ale ponieważ to było przez mięso, to bolało, ale
ale przez mnie to można było wytrzymać. No ja poszedłem, tam mnie ktoś podtrzymywał, podszedłem, no i byłem potem w piwnicy, trzech, żeśmy w piwnicy tego Pałacu Zamojskich, żeśmy przesiedzieli cały dzień od świtu do 9 wieczorem. To było bardzo ciężkie do zniesienia, dlatego, bo mury tego pałacu były jeszcze ciągle gorące, bo się spalił i to było jak kaloryfery. Na dworze było 30 stopni, nie mieliśmy kropli wody. Ja musiałem leżeć na brzuchu, bo nie mogłem siedzieć, zrozumiałe. Niemcy chodzili dookoła tego domu i rzucali granaty do piwnic, z tym, że myśmy byli w korytarzu. Piwnice były zamknięte, więc ten kurz do nas nie dochodził całkowicie. No i leżeliśmy w ten sposób, aż do ściemnienia. Jak się zrobiło ciemno, to Przetroska, zresztą nie doszedł do wszystkich. Mój przyjaciel Bagiński, jeszcze dwóch innych, się przeczołgali przez cały ogród Saski sami, bo się zostali sami w pustej piwnicy. A ci, co byli, to myśmy wyszli, stanęliśmy trójkami i w mundurach tych panterkach, naturalnie bez opasek, myśmy szli w stronę Marszałkowskiej. Tam stał facet na warcie przy ulicy tej Marszałkowskiej, przedłużeniu Marszałkowskiej. I tam był taki druciany płot, ale on leżał na ziemi. I ten facet, ten Niemiec, halt, ja nie wiem jak po niemiecku, ale ten halt, żeby dawać hasło. A ten, jeden z nas mówił dobrze po niemiecku i powiedział, coś ty zwariował, my idziemy do ataku na Polaków, idziemy w stronę nieprzyjaciela, to hasło jest od nieprzyjaciela, w tą stronę nie ma hasła. No to on nas puścił. No i myśmy zaczęli biec i krzyczeć, nie strzelać, nie strzelać, nie strzelać. No ja biegłem tak, jak mogłem. Na końcu trzeba było skoczyć z takiego muru 1,5 metra, nie wiem, 2 metry. Ja skoczyłem, no nie miałem innego wyjścia. Ale potem mi się mniej spodobało, bo zamiast się zapytać, czy są ranni, czy to, to nas postawili w szeregu i zaczęliśmy śpiewać Boże coś Polskę. A mnie bolały te pośladki, ja nie miałem ochoty śpiewać Boże coś Polskę, tylko miałem ochotę iść do szpitala. No ale po tym Boże coś Polskę ja zacząłem się awanturować, że ja jestem bardzo zadowolony ze śpiewów, ale ja chcę iść do szpitala. Myśmy byli całkowicie wykończeni, bo to trwało już 3 dni, bez spania, bez tego, jeszcze z ranami. I mnie zanieśli do, zaprowadzili, nie wiem, do PKO. A w PKO były, ja w międzyczasie, jadąc na Stare Miasto, byłem przez kilka dni w szpitalu maltańskim. Jedyny szpital, który Niemcy przepuścili do centrum, bo tam było 20 Niemców, którzy zaświadczyli, że byli traktowani absolutnie identycznie jak Polacy. To były siostry i tak dalej. Więc im pozwolili przejść do Śródmieścia. I raptem ja się zjawiłem w Śródmieściu, w tym samym szpitalu maltańskim, gdzie były te pielęgniarki, które mnie poznały i tak dalej. Więc się na mnie rzuciły. Umyły, wyczyściły jak trzeba, wszystko to. Ja potem spałem chyba, nie wiem. Najpierw nie spałem. Taki byłem zmęczony, że przekroczyłem pewną granicę, że całą noc nie mogłem spać. Dopiero następnej nocy jakoś zacząłem, ale pierwszej nocy nie mogłem spać. No i potem już tam byłem tam. No okazało się, że nasi kumple są po drugiej stronie Alei Jerozolimskich. Trzeba było przejść takim półtunelem, bo tunelu nie można było zrobić ze względu na
beton pociągu. No i trzeba było bardzo schylony przejść. No a ja tam przeszedłem. No. I dostałem się do szpitala na Marszałkowskiej, gdzie brat mnie znalazł. Ale dostałem się do tego szpitala. No i tam leżeliśmy, ale nie było co jeść. I ktoś przyszedł, mówi, chodź bracie, musisz iść na Czerniaków, tam są pomidory, to tam spokój. A tam są ci od Zośki, bo tam mi posłali ich na odpoczynek też. No to ja ledwo chodziłem, bo miałem przestrzelone pośladki, ranną nogę i plecy, a jeszcze pierwszy raz. Także byłem dobrze pocharatany. No ale powolutku zacząłem iść i takim przejściem na Czerniaku, gdzieś czytałem wspomnienia, kogoś nie pamiętam, który pisał, że te przejście tym korytarzem na Czerniaku to było strasznie niebezpieczne, że podoprzałem i tak dalej. Ja w ogóle się tym nie zajmowałem. Poszedłem, jakby był na Champs-Élysées. Szedłem tym, ja nie wiem, już Niemcy może się przestali interesować, bo nie było ruchu. Ja przeszedłem bez żadnych problemów. No i znalazłem moich kumpli. Oni mówią, po cholerę żeś tu przylazł. Ja mówię, no powiedzieli, że są pomidory i tego. Jakie pomidory? Nie ma pomidorów i tak dalej. Mówi, idź tutaj do tego domu, tam jest pokój, jest pełno pokoi. Połóż się gdzieś i leż. Ja się tam położyłem. No i przyszedł do mnie ksiądz warszawski, ja nie wiedziałem, że to był ksiądz warszawski, że się mieli 2 godziny dyskusji religijnej. No na końcu on mnie chciał przekonać. Ja mówię, proszę księdza, powstanie ma skapitulować? A powiedział, absolutnie nie ma żadnej kapitulacji możliwej. A ja mówię, a dlaczego ja mam kapitulować przed księdzem? Ja też nie kapituluję. No i tak zostało. No ale nim się to skończyło, to mnie zawołali, czy ja mogę objąć dowództwo połowy domu na Szarej, bo miałem jego nazwisko, w każdym razie Janek został ranny. I nie może, nie? On to prowadził, no to muszę może zastąpić. Ja byłem do niczego do zastąpienia, ja nic nie mogłem robić, tylko obchodziłem te posterunki, ale wszyscy wiedzieli lepiej niż ja, co robić. Wszyscy byli przyzwyczajeni, dziewczyny, kto chciał. Ja zabroniłem tej Irys, taka dziewczyna była, która się do nas przyłączyła, żeby się, ona chciała się wyczołgać na ulicę Szarą, gdzie leżał zabity Niemiec i gdzie miał przy sobie karabin, jakieś pudełko coś, w plecach z rozmaitymi tam. Więc ja mówię, zabroniłem jej, żeby tam się wyczołgiwała, bo to za niebezpieczne. Ona mnie nie posłuchała, wyciągała się, przyciągnęła ten karabin i te jego rzeczy. Jednym słowem, moja rola była żadna, ale no, byłem tam. No, wyszedłem na podwórze, to był taki dom na rogu jak się nazywa, Szara i Rozbrat. No i ja byłem zamknięty z jednej strony Szara, niby czułem się bezpieczny, ale zapomniałem, że są granatniki. I jak raptem tam byłem na tym podwórzu, to raptem spadł granatnik, wybuch i jednego faceta zabiło, jednej dziewczynie że urwało nogę, a mnie obsypało od samej góry do samego dołu odłamkami. Miałem wszędzie odłamki, zresztą mam takie ślady tutaj. Zaraz przy oku to wyjąłem sam. Niektóre odłamki wyłażą mi teraz, po 70 latach. Ale jednym słowem,
no byłem, te dziewczyny mnie skubały, a ja, co mnie uratowało, ja byłem zdecydowany, że jeżeli będę jeszcze raz ranny, to sobie strzelę w łeb. Ale moja prawa ręka, bo dostałem odłamek tutaj, była całkowicie sparaliżowana. Ja nie mogłem jej ruszyć. A złapać pistolet na brzuchu prawą ręką, znaczy lewą ręką, przepraszam, lewą ręką, jak prawa jest, nie, to jest bardzo trudno. Nim ja zdołałem dotrzeć do tego pistoletu, to dziewczyny już na mnie się rzuciły, zaczęły mnie skubać z tych odłamków wszędzie, od A do Z, ja się bardzo dobrze bawiły i ten, wyskubały mi większość tych odłamków, nie wszystkie, bo na przykład miałem jeden w nodze, w kostce i potem to zaczęło, infekcja tam wlazła, dopiero mnie operowali, to mnie utrzymało w szpitalu przez prawie rok, bo się nie goiło i tak dalej. Ale nie miałem żadnego, nie miałem. Miałem jedną ranę, o której nie wiedziałem dokładnie, ale był odłamek w brzuchu. Jak się dostałem do szpitala, tam, naszego szpitala tam na ulicy Wilanowskiej, to tam w pewnym momencie, jak przycisnąłem, to taki szejzer ropy wyleciał. Dosłownie taki szejzer. No. I w tym szpitalu na Wilanowskiej wsadzili do piwnicy, gdzie był jeden facet ten, który się nazywał... z tymi nazwiskami to ja mam... w każdym razie miał niemieckie nazwisko i były dwie łączniczki, Irka Perkowicz i druga, o której nigdy nic nie wiedziałem. Bardzo ładna dziewczyna. One były dwie i nie wyszły. Jak kazali wyjść, to one zostały. Jak ten Niemiec raptem wpadł, jeden Niemiec najpierw stał przed naszą piwnicą i mówił schon fertig, schon fertig, schon fertig. A ja miałem mój zegarek, który mi ofiarował mój ojciec, miałem 13 lat, to wsadziłem bandaż na ten zegarek, żeby mnie Niemcy nie odebrali zegarka, jak mnie zabiją. No i czekałem aż i ten, który nas pilnował na jakiś czas, poszedł i raptem wpadł do tej piwnicy Feldfebel, taki podoficer, mnie zobaczył przy wejściu. Ja leżałem tam, on mnie złapał za nogę, podniósł mi nogę, ja zacząłem krzyczeć, że mnie boli, ale on podniósł mi nogę i mówi Deutsche Schuhe, niemieckie buty. Ja miałem takie buty do chodzenia, a w ogóle nie mogłem wstać. Także po co ja miałem te buty do chodzenia, to ja nie wiem. Deutsche Schuhe. I bierze swój pistolet i dokłada mi dokładnie do czoła. I nie strzela. A dlaczego, to ja nie wiem. Raptem krzyczy zweite bandyt. Drugi bandyta. A ten drugi bandyta tam leżał gdzieś w cieniu. A trzeci był w środku piwnicy, taki starszy od nas. I on miał te niemieckie nazwisko, które jest w mojej książce, to można łatwo odnaleźć. I on, ale ja mam teraz tymi nazwiskami kłopot. No i on mówi do niego po niemiecku, ich bin Pole, aber ich spreche Deutsch. Ten raptem mówi, was, ich spreche Deutsch? I zaczęła się rozmowa po niemiecku, super, super elegancka, na temat rodziny Burnhardów. To się nazywa Burnhard, a rodzi Burnhardów. Kiedy oni przyjechali do Polski, i tego, że oni są spolszczeni, ale to... No, bardzo salonowa rozmowa i na tym się kończy te napięcie, bo ten zaczyna być już normalny. Do mnie mówi po francusku trochę, rozmawiamy po francusku, że jego rodzice mają hotel nad Renem, więc on mówi po francusku. Bardzo sympatyczny młody człowiek.
że się rodzice przejmują, co się z nim dzieje i tak dalej. Już nas nie zabijają, już jesteśmy tam z nimi i zostaliśmy przez 3 dni z nimi. Różni tam przychodzili do nas. Jeden przyszedł do mnie i mówi, tak usiadł na tym barłogu koło mnie i mówi, szade, szade, ich bin ich pole, ich wäre auch partyzan sein. Jednym słowem, on też był partyzantem, ale niestety nie jest Polakiem. Raptem mnie położyli na te nosze i zaczęli gdzieś nieść. Ja nie wiedziałem, gdzie oni mnie niosą, byłem na ramionach 2 Polaków, którzy mnie nieśli, a za mną szedł taki starszy pan, który kulał i który zwalniał nasz marsz. I Miedze, który nas eskortował, ciągle krzyczał na niego sznel, 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 aż wreszcie się zdenerwował, zarepetował karabin, był strzał, już tego pana więcej nie było. Po prostu, a mnie nieśli na noszach. Dlaczego on mnie nie zastrzelił i miałby spokój absolutny, to ja nie wiem, ale mnie nie zastrzelił. Zaniesie nas na ulicę Aleje Szucha przed gestapo. Myśmy tam leżeli do wieczora, a wieczorem gestapo zamiast nas zamordować, to nas wzięli tam, lekarz nas opatrzył i posłali nas do Dzieciątka Jezus. Dlaczego do Dzieciątka Jezus, to ja nie wiem. Zresztą u Dzieciątka Jezus nas nie przyjęli w żaden sposób, bo to było w nocy, więc położyli nas w wejściu. No i już po godzinie czy dwóch już było tylko 3 osoby żyjące, a wieczorem już byłem tylko ja. Także ja miałem szczęście, nie, ten brzuch jakoś, nie wiem. W każdym razie ja się wydostałem i leżałem w tym szpitalu i pojęcia nie miałem, co się dzieje na zewnątrz. Aż raptem zobaczyłem ludzi pełnych mąki, umazanych w maśle. Ja mówię, co się dzieje? A powstanie się skończyło i puścili ludzi na miasto, to oni się rzucili na składy żywności. Te masło było zjałczałe, mąka była, no, robili z tego takie ciasteczka, ale to wszystko robili rodziny dla... A mnie nikt nie dawał, bo ja nie miałem rodziny, nie miałem nikogo, to ja nie miałem nic. A zresztą wymyśliłem i podyktowałem, bo nie mogłem pisać, bo rękę miałem sparaliżowaną. Podyktowałem poemat do takiej siostry, która tam była główno, że nie pamiętam jak, co to było, ale napisałem poemat, że ja proszę o ciasteczka. No i ona wzięła ten poemat, nic nie powiedziała, ale jak zrobiło się ciemno, bo nie było światła, nie było nic, to mi położyła na piersi taką torebkę, bo ja nie miałem sparaliżowaną rękę, więc tylko lewą ręką, ale położyła na piersi torebkę z ciasteczkami. Także raz w życiu zarobiłem na życie poezją. Ale to już koniec. Trzeba się było jeszcze wydostać z Warszawy. Ja zacząłem chodzić, poszedłem do dyrektora szpitala i on mi dał taki dokument, że Władysław Wichowski zgubił papiery i to jest zaświadczenie, że to jest... No to, tylko nie wiem, czy on się nazywał Władysław, ale w każdym razie miałem nazwisko Wichowski, więc dostałem ten papier, który nie miał najmniejszej wartości i mówię, jak się wydostać. No i wlazłem, poszedłem tam, gdzie były te siostry i tak dalej i zobaczyłem, że ładują aparaty rentgenowskie na wozy. Jak taki był wóz, jak ten pokój wysoki, to ja wlazłem na ten wóz, się położyłem na górze i mnie tam prawie nikt nie zauważył i pojechaliśmy. No ale ten woźnica wiedział, siostry jechały z tyłu na wozie, siedząc na ten, tak w tych swoich. Aleśmy dojechali na granicę, na dworzec zachodni. No to tam
ten woźnica mówi, niech pan schodzi, bo Niemcy są. Ja mówię, dlatego, że Niemcy są, to ja nie schodzę. No i tam leżałem na górze. Oni przyszli, sprawdzili na dole, a na górę nie popatrzyli. No i ja przyjechałem. Psim swędem, bo to nie był żaden plan, ja nie wiedziałem, jak to się odbywa i tak dalej. No cudem przejechałem tam, a potem już na tym wozie, nie wiem jak ja się utrzymałem na tym wozie, jeszcze przez tyle kilometrów i zasnęłem i dojechałem do Grodziska, a tam byli państwo rodzina Tyraskiego Olka i tam się dostałem do ludzi, że tak powiem, którzy mogli skomunikować się z moją matką, przewieźć mnie do Konstancina, operować mi nogę, bo mi gniła kość w kostce. Także jednym słowem znalazłem się w Konstancinie w zupełnie innych warunkach, w szpitalu, gdzie tylko że mi się noga nie goiła i przez to leżałem w tym szpitalu przez 6 miesięcy. A się wygoiła, bo jedna pani powiedziała, dlaczego pan nie moczy nogi w rumianku i w hipermarganiku. To ci lekarze nie wiedzieli, co mają robić. Zrobili to i po tygodniu mi się skóra zaczęła. Także mogłem wyjść z tego szpitala 6 miesięcy wcześniej. No. Ale no, byłem, nie wywieźli tego, jak weszło polskie wojsko, to ci Niemcy się ewakuowali, ale Polaków nie ewakuowali, bo był strach Ukraińca, który tam był, ewakuowali, bo on tam pracował dla nich, kopał jakieś okopy i tak dalej i mu urwał nogę, więc nie mógł zostać tam, bo by go zastrzelili. No i byłem w Konstancinie, że tak powiem, zaczęło się przygotowanie do życia normalnego, z tym, że prawie dopiero w maju 8 maja pojechałem do Warszawy w Dzień Zwycięstwa i mogę powiedzieć, że nie miałem najmniejszego smaku zwycięstwa w ustach. Myśmy stali z jakimś kolegą, którego spotkałem przypadkiem, na rogu tego, co było ze Nowego Światu i Alei Jerozolimskiej. Wtedy tam niektóre domy stały. No i ja mówię, bo wielki hałas, że tam na placu teatralnym jest wielki ten tryumf, zwycięstwo i tak dalej. A myśmy powiedzieli, jakie zwycięstwo? Obok nas był taki wielki rysunek olbrzyma sowieckiego z pepeszą, a do kolana mu sięgał taki potworny karzeł, było napisane karzeł AK, karzeł reakcji. I karzeł był pokryty takimi ładnymi pwiocinami, tak bardzo dobrze, realistycznie narysowanymi. Także to nie było entuzjazmujące. No i no, już potem to trzeba było powoli wyleczyć i tak dalej. No i zdecydowałem, że pojadę do Łodzi, gdzie było sporo moich kumpli, gdzie był Uniwersytet Chemia. Ja miałem się zamiar napisać na uniwersytet, ale ta pani profesor, która mnie egzaminowała, miała bardzo głupie pojęcie o moich znajomościach, bo mnie zapytała o formę sztucznej gumy, sztucznego kauczuku. Ja nie miałem najmniejszego pojęcia, jaka to jest. No i się na tym skończyła nasza rozmowa i moje przyjęcie do Uniwersytetu w Łodzi. Wyjechałem do Gdańska, gdzie był mój przyjaciel Wacek Kot. Wyjechałem siedząc w oknie. Znaczy, tylko moje siedzenie było wewnątrz, a reszta była na zewnątrz. Aż się wcisnęłem tam między dwie dziewczyny i jakoś się przyjechało ciepło. Ale dojechałem tam, no i było lato potem, no i nie miałem nic do roboty. To chodziłem na plażę, spędzałem cały dzień na plaży, a jeść dawali mi w Czerwonym Krzyżu.
I tam były dwie znajome dziewczyny, to ja u nich mieszkałem. I nic nie robiłem, tylko aż do, mówię, pewnego dnia trzeba pracować. I Wacek Koc mówi, mogą cię przyjąć do odbudowy portu, bo tam szefem jest Pochowski, mój szef z AK na Lwowie. I on tam jest dyrektorem tej propagandy, Wydziału Propagandy Odbudowy Portów. No i ja się tam dostałem. No i tam pracowałem, zacząłem próbować znaleźć jakieś studia i tak dalej. Ale w pewnym momencie no Wacek Koc przychodzi do mnie do domu, mnie nie ma i pisze, ruszam pociągiem o drugiej, dogoń mnie. Ja dogoniłem go, wskoczyłem do wagonu i przejechałem jeden przystanek tam do Trzewa, żeby z nim rozmawiać. On mówi, słuchaj, ja mam chody przez zachód na wyjazd do Francji, czy ty chcesz jechać do Francji? Ja mówię, chcę. Umówiliśmy się w Katowicach czy w Krakowie, nie pamiętam. I poszedłem do matki, mówię, mamo, ja jadę do Francji, bo tam ojciec był. A matka zdjęła swoją obrączkę, mi dała i powiedziała, masz obrączkę, to możesz sprzedać w razie czego. Żadnych obiekcji, żadnych, ojej, nie, to nie rób tego. Moja mama była wspaniała przez całe powstanie i przez cały ten okres. No i pojechaliśmy. Naturalnie te wszystkie pomoc Zachodu była żadna, bo w Cieszynie, jakbyśmy tam poszli, to mało nas nie aresztowali. No i myśmy zdecydowali, że wobec tego organizujemy to sami w dalszym ciągu. I poszedłem do mojego lekarza Kaczyńskiego, który był w Krakowie i który akurat miał córkę kilkomiesięczną. No i on mówi, słuchaj, ja mam dobrych znajomych w takiej miejscowości, który tam, jak ona się na Puszczykowo. W miejscowości Puszczykowo mam znajomych. To idź tam do tych znajomych i cię tam, oni wam pomogą. Myśmy tam poszli, oni nas przenocowali i byli przekonani, że my jesteśmy wysłannikami AK. Ale myśmy mówili im bardziej, że nie, tym bardziej oni wierzyli. Powiedzieli, my nie możemy nic tam zrobić, ale możemy was posłać do takiego leśnika, który jest na samej granicy. I on wam może pomóc. No, on powiedział, ja wam mogę pomóc, bo mogę wam dać narty. No to myśmy wzięli narty, wsadzili, no i szliśmy w kierunku granicy. Ale pogoda była coraz lepsza, to znaczy było najpierw 15 stopni mrozu, potem 20, potem ze 30, także było okropnie zimno. No i nic, jesteśmy na pustyni. Śnieg i nic więcej. Aż raptem jeden dom, nic więcej dookoła, jeden dom. Idziemy do tego domu, pukamy. Odzywa się pani po niemiecku, że ona nie może nas wpuścić, bo właściciele tego domu są poza domem, więc jej nie można. Myśmy zaczęli tłumaczyć, że my umrzemy z zimna, że to, no i ona powiedziała, no to ja was wpuszczę. I nas wpuściła. No i byliśmy w tym domu i raptem około 10 wieczorem wracają ci właściciele mieszkania i mówią, my mamy w jednej kieszeni papiery czeskie, a w drugiej papiery polskie. Także dla nas granica nie egzystuje. I my was chętnie przeprowadzimy, tam była transakcja na 500 zł bodajże. No i w porządku, ale też byli przekonani, że to jest dla AK, absolutnie. No i powiedzieli, no to się kładźcie spać, myśmy tam łóżka pościelone, łazienka, ciepła kąpiel, luksus jakiegośmy nie mieli od dawna. Ale
O 10, o 12 wieczorem w nocy słyszymy bum, 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 bum. Taki charakterystyczny odgłosy oddziału wojskowego, który wchodzi do tego domu. Mówimy, no albo leżymy, albo nie. Okazało się, że nie. Oni tam weszli się odgrzać. To był taki zwyczaj, że oni tam wchodzili co wieczór o 12, wypijali kieliszek wódki albo dwa i szli dalej, bo oni zamarzali dosłownie. No więc jak oni nas nie zadenuncjowali, no to byliśmy pewni, że są ok. No ale trzeba było wejść pod górę dosyć wysoko. A Wacek Koc okazało się potem, miał taką dziurę w płucach tawerny i był bardzo, bardzo wykończony, jak wlazł na tą górę. No ja byłem ubrany po narciarsku, to znaczy miałem płaszcz, palto takie ciepłe, palto zimowe do kolan, które podwinęłem pod górę, które podwinęłem pod szyję. No i to był taki anorak, jak to się nazywa, taka bluza harciarska. No ale ja umiałem jeździć na nartach, to nie było problemu, wlazłem na tą górę, a Wacek miał dziurę w płucach i nie umiał. No ale pod górę to jeszcze jakoś szło, ale był straszliwie wykończony, jak wlazł na górę. No a potem jak zjeżdżaliśmy, to myśmy zjeżdżali tak, a on prosto, od drzewa do drzewa. Wjechał na jedno drzewo, potem na drugie, no i tak zjechał na sam dół. No ale ci faceci byli przekonani znowu, że AK. Powiedzieli, my wam kupimy bilety do autobusów, żebyście nie musieli sami kupować. No i pojechaliśmy autobusami do Pilezna, bo dalszy ciąg miał być organizowany przez delegację londyńską w Pilznie. No, myśmy od razu pojechali do tej delegacji, a tam nam mówią, że ten główny delegat, który miał się nami ewentualnie zająć, jest w tej chwili w pociągu do Monachium, który odjedzie za jakiś czas. No to my na dworzec do pociągu do Monachium, i od przedziału do przedziału, żeby znaleźć faceta ubranego w mundur polski. No znajdujemy go. On mówi tak, ja wiem, ja wam pomogę, ale musicie poczekać tydzień w Pilźnie. Ja wrócę za tydzień, to wam pomogę. My mówimy, tak jest, panie poruczniku czy kapitanie. Wyszliśmy z tego, bo jesteśmy na dworcu, to trzeba się dowiedzieć, czy nie ma pociągu do Niemiec. My się dowiedzieli, że jest pociąg. No pociąg pojechał, ale on nie dojechał nie do Niemiec, tylko do granicy. I zatrzymał się na granicy, ale tam było trochę Amerykanów, więc ja mówię do nich, perhaps there is no train, perhaps we can walk to Germany. Oni mówią, do you know how many kilometers it is? Said, yeah, I don't know. 10 kilometers. To jest niemożliwe dla armii amerykańskiej, żeby to przejść piechotą. No to myśmy się zdecydowali, że idziemy sami. Myśmy poszli torami kolejowymi. Na szczęście tam był kolejarz i mówi, słuchajcie, wy jedziecie w dobrym kierunku, ale tam trochę dalej jest taki budyneczek, ten budyneczek jest pod władzą Niemca, który nienawidzi Polaków i innych Czechów i tak dalej. Jak on was złapie, to was wsadzi do piwnicy, gdzie jest mróz, taki jak na dworze. Potrzyma was tam 7 dni, żebyście się dobrze przygotowali do ugotowania. No i wyślę was, da wam was w ręce policji polskiej, czeskiej, każdego, no żebyście wrócili do domu, tam do jakiegoś więzienia i tak dalej. No to myśmy sobie pomyśleli, że
to nie jest dobry pomysł. I skręciliśmy przez takie pola zaorane i poszliśmy tymi polami. W pewnym momencie tam ta granica robi taki cypel, więc żeśmy byli najpierw w Niemczech, potem w Czechosłowacji, potem znowu w Niemczech, aleśmy sobie zdali sprawę, że coś jest nie tak i wróciliśmy z powrotem do tej drogi do Niemiec, no i dojechaliśmy do miejscowości Furt im Walde. No i ja tam od razu do pierwszego domu i walę w drzwi i mówię Efnen, bo ja jestem Polakiem. No i mówię, nein, nikt Efnen. Wyjdziecie do szkoły i tam jest miejsce dla uciekinierów. Trzeba powiedzieć, co się działo. Najpierw w Monachium myśmy dotarli do tej misji londyńskiej. No tam był facet, którego ja nie znałem, ale jego kochanka to była dziewczyna, którą znałem na Żoliborzu. No więc ona tam nas zaprotegowała i tak dalej. On był facet, który się zajmował głównie eksportem samochodów za granicę i importem kawy, co było bardzo intratnym interesem. Oni wszyscy to robili. No więc on mówi, a wy pojedziecie do Murną. Do obozu oficerskiego. Jechaliśmy do Murną, tam wchodzimy, facet koc w jedną stronę, ja w drugą. Ja mówię, my jesteśmy razem. Nie, wy nie możecie spać razem, bo pan jest oficerem, a facet koc nie ma stopnia wojskowego wobec tego. Ale ja mówię, on wychodzi z Buchenwaldu. To nie ma znaczenia, to nam się bardzo nie podobało. A potem szef sztabu, zastępca szefa sztabu i tak dalej. Oni tam siedzieli 5 lat. Idziemy tam, a tu ten likiernik, ja znam pańskiego ojca, pan Koc, ja też znam pańskiego ojca. Naturalnie się wami zajmiemy, ale najpierw nam powiecie o ruchach wojsk sowieckich. No, myśmy nic nie wiedzieli o ruchach wojsk sowieckich. A oni nam mówią, no dobra, to teraz musimy wam załatwić paszport i ten, i przewóz do Francji, przepustkę, znaczy wizę. Ale to się załatwi. A mówimy, panie pułkowniku, jak długo to może trwać? O, mówi, to nie jest kwestia długiego terminu. To jest między pół roku a rokiem. Tak jest, panie pułkowniku. I w nogi. I wracamy do Monachium, ale jakieś drzewo było złamane na torach. Dojechaliśmy do Monachium bardzo późno. Myśmy poszli do domu takiego pałacyku, w którym mieszkał ten nasz niby opiekun. To on mówi, no co ja mam z wami robić i tak dalej. A za nim stał ordynans. I otwiera drzwi od pokoju, gdzie jest 10 posłanych łóżek i nikogo nie ma. To ten sukin chciał nas wyrzucić na zbitą mordę. A ja mam teraz zaświadczenie, że pan Likiernik i pan Wacław Koc z obozu w Kirzen zgubili papiery. To nie było każdy jeden papier dla Wacka, a drugi dla mnie, tylko dla dwóch, żeśmy zgubili razem papiery. No i dostaliśmy do Paryża dzięki delegatowi polskiej misji wojskowej warszawskiej, który zresztą się przygotowywał do ucieczki do Kanady. I on nas tam kazał się przebrać w mundury wojskowe. Jako wojskowi żeśmy dostali przepustkę i tanie bilety do Paryża. No i ja poszedłem do stryja, którego znałem adres w hotelu. On spał w hotelu. Powiedzieli, że nie można tam iść, bo on jest jakąś panią. On szedł. No nie powiem, że był specjalnie zachwycony, no ale tym bardziej, że ten facet mnie przysłał zamiast samochodu.
a dla mojego stroja samochód był wygodniejszy. No ale on twój ojciec jest tutaj obok w hotelu niedaleko. Myśmy poszli do tego hotelu, powiedzieli, pana Ligernika nie ma, ale pani jest. Bo ojciec po tylu latach to miał prawo. Myśmy podeszli do tej pani i ona powiedziała, że ojciec wyszedł. No myśmy powiedzieli, kim jesteśmy. No i wieczorem się umówili z ojcem i pojechali do, razem z nim do Genie, to takie miejscowość niedaleko Tur, gdzie ojciec prowadził ten obóz. No tam myśmy zostali jakiś czas, no a potem wrócili do Paryża, no i ja byłem w hotelu sam, mój ojciec tam płacił ten hotel, ale byłem okropnie zdeprymowany, bo byłem sam w hotelu, nie znałem nikogo. Ojciec poprosił jednego Francuza, który miał syna w moim wieku, żeby on przyszedł. On nigdy nie przyszedł, a nie zatelefonował. No i w rezultacie no nie wiedziałem, co mam robić, ale mnie ktoś mówi, jest takie Cité Universitaire i tam trzeba pójść, możecie dostać pokój. Mówię, idę, poszliśmy to. I poszedłem ja do tego Cité Universitaire. Byłem w mundurze polskim i było chyba z 10 takich pań, które zapisywały te podania. Ja stanąłem przed jedną z tych pań, absolutnie przypadkiem. I mówię jej, że chcę pokój w jakimś pawilonie. Ona mówi, no nie ma pokoju, ale może w japońskim, ale też już nie ma. A potem mówi, a co to jest za mundur, który pan ma? Ja mówię, polski. A, polski. Ja miałem dziadka Polaka. I bierze nasze, moje podanie i zamiast położyć na górze, kładzie na samym dole, na pierwszym miejscu. Także jak w ten sposób dostałem ten pokój po kilku dniach, a gdybym przyszedł nie w mundurze polskim, albo nie do tej dziewczyny, to by położyli to na górze i napisali, że nie ma pokoju woli. Także jeszcze jedno szczęście, że ja akurat trafiłem na tą kobietę. Zacząłem mieszkać w tym Universitaire. No tam zrobiłem kilka tych, dlatego się dostałem do Sciences Po, bo jeden z tam moich takich kolegów, który był w Sciences Po, mi to poradził. Ja nie wiedziałem w ogóle, co to jest, ale się udało. No dzisiaj to tam się nie dostał, bo to się zrobiła taka szkoła, jak HEC, bardzo trudna, żeby się tam dostać. Ale wtedy to jakoś było łagodniej. No jakoś się dostałem, tam było bardzo trudno, ale między pierwszym i drugim rokiem były same ustne egzaminy, więc miałem czas się poduczyć francuskiego. No, tak. W międzyczasie zresztą się ożeniłem, także on ani mi pomagała, uczyła francuskiego i tak dalej. Nie, znaczy dostałem się do tej szkoły i chciałem ją skończyć do Polski. Dowiedziałem się, nie wiem jak, że tydzień po moim wyjeździe cała ekipa odbudowy portów została aresztowana, bo to byli akowcy ze Lwowa, a główny akowiec, tam nie główny, ale jeden z głównych, został szefem personelu budowy, odbudowy portów. No i naturalnie zatrudnił swoich ludzi w takiej roli propagandy, odbudowy portów i tak dalej. No i to była taka sytuacja, że oni wszyscy byli urokowani i pan Pochowski był szefem tego. I w pewnym momencie, jak już Wacek mi zaproponował wyjazd, ja wyjechałem, a podobno ja nie znam detali.
Kilka dni potem odkryto, że to są wszystko AK-owcy ze Lwowa. Aresztowano ich wszystkich, poza panem Pochowskim, który był agentem, albo jeszcze nie, może nie wtedy, ale już wybierał się na agenturę, rozwalił to wszystko. On był, zrobił się komunistą, bo to było wygodne i jest książeczka jego działalności jako komunisty, dalej w wywiadzie i tak dalej. Bardzo pożyteczna, bardzo pozytywna i bardzo go chwalą. Dla mnie wojna się skończyła dużo wcześniej, w Sopocie. Ja szedłem ulicą i nigdy w życiu więcej nie miałem takiego uczucia. Raptem jakby się wszystko zatrzymało, jakby życie się zatrzymało. I ja jestem tu, nad morzem, w Sopocie. Co ja robię? Ja stoję, a świat przechodzi obok mnie. Trzeba coś robić. I to był taki decydujący moment w moim życiu, że muszę coś robić. I decyzję wtedy powziąłem, że z Sopotu musimy jechać dalej. No a Wacek wtedy równie przypadkiem też chciał jechać dalej. No i pojechaliśmy razem i jest ta cała historia tego odjazdu. Ale ten szok to był kilka dni przed wyjazdem w Sopocie. No, studiowe to było bardzo skomplikowane, bo mój francuski był kiepski. Najpierw się zapisałem na taki cours de civilisation française na Sorbonie. Tam poznałem trochę ludzi, trochę Polaków i tak dalej. Tak to było sympatyczne. No i uczyli nas francuskiego i kultury i tak dalej. No a potem trzeba było zdawać egzamin do Sciences Po. Ja bardzo trudno to było, bo ja bardzo wolno pisałem i kiepsko pisałem. No ale w rezultacie mnie przyjęli. Tak, to było tak psim sędem, bo ja dostałem list tak, z ambasady zresztą, że pan Nikierny, oficer Wojska Podziemnego i tak dalej, wobec czego oni byli bardzo lekko mnie traktowali, dobrze mnie traktowali, powiedzieli, no niech pan spróbuje. No. Ja poszedłem o mały włos, na takim było seminarium, o mały włos mnie nie wyrzucili, bo ja, trzeba było napisać pierwsze takie devoir. Ja nie miałem pojęcia, jak się pisze te devoir, że na ogół muszą być trzy części, wstęp i zakończenie.